polecenia dyżurnego udaliście się na interwencję do miejscowości Kobylnica przy ulicy Wolności 12. Z relacji matki, która zadzwoniła na telefon alarmowy 112, syn jest agresywny, pod wpływem alkoholu. Mężczyzna grozi matce śmiercią. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastajecie mężczyznę, lat około 30, który jest agresywny, a w ręce trzyma nóż. Mężczyzna nie reaguje na polecenia policjantów i idąc w kierunku matki z nożem w ręce krzyczy, że ją zabije. Z powodu bezpośredniego zagrożenia życia kobiety podjęliście decyzję o użyciu urządzenia służącego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W wyniku zastosowania środka przymusu bezpośredniego mężczyzna upadając uderzył głową o stół i stracił przytomność. Waszym zadaniem jest wykonanie procedur ratowniczych. W ciągu 10 sekund nie wyczułeś żadnych oddechów, a masz zgłosiłeś, że pan jest nie pan. W tym momencie panowie zauważyliście grymas na twarzy naszego poszkodowanego, ścisnął pięść, może grymas twarzy, ścisnął pięść. Ale czy pan nie słyszy? Nie słyszy, nie reaguje, raz w tym wieczorze, bo to ja było. Pojdź. Sar. Tak jak słyszysz, to około 4 w ciągu 10 sekund. Rozrada 01. Zgłasza się 0. Mężczyzna zaczął oddawać około 4 metrów w ciągu 10 sekund. Dzięki za informację, Darek, to zaraz powinien się nie zmienić. Nie był problem, bo to zostało. Tak uderzył go, tak. Pan ten miał bezpół. Zatrzymał się, zatrzymał z tym, proszę. Oddech bez zmian, masz 4 oddechów, tak jak słyszysz.